Kawa z rana jak śmietana i w zależności od kiedy oglądasz ten odcinek, tak też każda pora jest dobra na temat wyścigów samochodowych. A dzisiaj chciałem zaprosić Cię na taki przegląd całego etapu, jak składaliśmy drugą już bliźniaczą BMW 1 120D z dwulitrowym silnikiem diesla N47, z którą mamy styczność już praktycznie cały rok, ale teraz projekt w pełni skończony, oklejony. Zresztą, co ja będę dużo opowiadał. Zapraszam Cię do materiału, w którym zbudowaliśmy drugą BMW na tor wyścigowy. No co, nie podoba się? To jest ładne. Będziesz jeździł? Będziesz psuł? Dobra, i jak widzicie, spod ręki Kiwi Autocentrum i Kiwi Racing Team kolejny projekt w postaci BMW 1, tutaj na dwulitrowym dieslu. W tym momencie na pierwszym stage'u w silniku i w turbinie seryjnej samochodzik ten osiąga 225-230 koni przy 480 Nm. Jest to nasza już druga BMW bliźniacza do naszej żółtej, która zostaje w rodzinie. Kierowcą jej jest Jarek Nazar, nasz nowy nabytek motorsportowy, który jeżeli chodzi o świat motorsportu, miał już styczność i startuje takimi samochodami jak chociażby Golfem 1 w Classic Auto Cupie, który organizowany jest no już ładnych parę lat. Jeżeli chodzi o kosztorys budowy takiego samochodu wyścigowego, to oczywiście nie licząc i nie biorąc pod uwagę ceny samego samochodu, to body kit, klatka, folia, serwis mechaniczny, czyli silnik, skrzynia, turbina, oczywiście wszystkie hamownie, oprogramowanie, tutaj zamyka się w granicach 50 tysięcy brutto. Samochód to już Wasza gestia, jakie autko znajdziecie. Wszystko zależy od Was. I teraz wychodząc naprzeciw tym wszystkim komentarzom, co Ty gadasz za głupoty wąski? Przecież to kupa pieniędzy, to jest takie drogie, co Ty bredzisz? Niemożliwe. Tak i nie, ponieważ to wszystko zależy od klienta zlecającego budowę takiego samochodu wyścigowego lub też od Ciebie, drogi widzu, jeżeli zdecydujesz się na samodzielne stworzenie takiej wyścigówki dla siebie. Pamiętaj, blokuje Cię tylko wyobraźnia w tworzeniu Twojego projektu. Na pierwszy rzut, kiedy chcesz zacząć taką przygodę jako kierowca wyścigowy, nie musisz od razu pakować się w niesamowite koszty, jeżeli chodzi o stylistykę Twojego samochodu, bo najważniejsze to Twoje bezpieczeństwo. I takie aspekty, których nie powinieneś pomijać, to oczywiście wyścigowe rękawice, kask zabezpieczający, który już możesz nabyć nowy w granicach 330 zł brutto na wszystkich aukcjach internetowych, jakie są dostępne. Drugim aspektem to klatka. Klatka nie wszędzie na takich track dayach lub też pucharach prywatnych organizowanych przez jakieś stowarzyszenia jest wymagana, ale jeżeli chcesz coraz częściej i coraz więcej pojawiać się na takowych wyścigach, to musiałbyś już przemyśleć to jako taką długoterminową inwestycję. BMW, którą właśnie dzisiaj Wam prezentuję jako ta nasza druga bliźniacza, jeszcze rok temu już brała udział w wyścigach samochodowych i w track dayach, chociażby na torze Poznań, które możecie zobaczyć teraz na przebitce, ale ostatnimi czasy startowaliśmy też na torze Kielce po kompletnym remoncie silnika i tutaj w ogóle nie braliśmy pod uwagę jeszcze okleiny. Jarek jako kierowca, który kocha motorsport i kocha wyścigi samochodowe, bawił się tym, więc dla niego nie grał roli jak samochód wygląda, ale wdrażając się coraz bardziej, coraz więcej w te wyścigi, postanowił, że robi już tą jedynkę na całość. Jeżeli chodzi o starty w wyścigach samochodowych i takie inwestycje, jeśli chodzi o samochody wyścigowe na sam początek, to pamiętaj, chociażby takie Citroeny C2 w VTS-ie możesz nabyć gotowe, przygotowane już do wyścigów w kwocie między 16 a 20 tysięcy brutto i w takim samochodzie jedyne co to felgi 14, opona wyścigowa pod takie felgi, troszkę obniżone zawieszenie, żeby to wszystko było sztywniejsze, już możesz startować spokojnie, w pełni przygotowany na pierwsze swoje takie amatorskie wyścigi samochodowe. Owszem, motorsport potrafi być drogim sportem, ale i piłka nożna potrafi być drogim sportem, bo to wszystko zależy od zawodnika i od tego, co ma w głowie. Jeżeli chcesz jak najbardziej i jak najmocniej pokazać się wśród swoich rywali, to oczywiście możesz pompować nieskończone ilości gotówki, swoje projekty, żeby tylko zabłysnąć na tej scenie. Ale nie o to tutaj chodzi. Przecież to nie pokaz mody, tylko pokaz wyścigowych umiejętności.
Okleiną samochodu, czyli nałożeniem, zmianą kolorów folią PP, zajął się nasz zaprzyjaźniony Mateusz, właściciel Premium Wrapping Point z Oleśnicy Małej. Stickery, czyli wszystkie loga Jägermeistera, Kiwi Racing Team i inne pobieżne, wykonał dla nas Dariusz z firmy Welda. Dlatego dziękujemy Wam bardzo, bo mam nadzieję, że to, co jest wstawione tutaj, czyli pomieszanie tego Orange Gold plus czarnych pasków plus dodatków takiego ostrego karbonu, robi niesamowite wrażenie i na pewno to uczta dla oka każdego pana i miłośnika motoryzacji. W każdym razie, jeżeli jesteście fanatykami lub miłośnikami motorsportu i wyścigów torowych, a jesteście też czasami uczestnikami różnych pucharów, takich jak Hot Hatch Cup, czy chociażby Puchar Toru Krzywa, to na pewno będziemy widywać się tą BM-ką z Wami podczas właśnie tych wyścigów. Ja, Wąski, dziękuję Ci bardzo za kolejne poświęcone nam minuty. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Tutaj i tutaj masz filmiki z dwóch różnych światów, czyli mechanika samochodowa i motorsport. A mam nadzieję, że jak tylko zobaczymy się gdzieś na torze, to podskoczysz do nas, zbijemy piątkę i będziecie też mieli okazję zawsze wsiąść na fotel pasażera i przejechać się z jednym z naszych kierowców pełną nitkę toru i doświadczyć tego, co w motorsporcie jest najpiękniejsze, czyli emocje i adrenalina. Jeszcze raz dziękuję, zostawcie subskrypcję, lajka i widzimy się w następnym materiale.